Lilii Wilczyńska, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnych rozmowach tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o reorganizacji komisariatu w Śmiechowie i o tym, czy w samym Śmiechowie jest bezpiecznie. A moim i Państwa gościem jest młodszy inspektor Krzysztof Lawer, komendant Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, panie komendancie, zacznijmy od tego, jaki jest powód zmian, jeżeli chodzi o komisariat w Śmiechowie. Powód zmian jest prozaicznie prosty, bo chodzi generalnie o to, aby czas reakcji na zdarzenia był jak najkrótszy, aby policjanci pełnili służbę w miejscach, w których mieszkańcy chcieliby, aby ci policjanci właśnie tą służbę patrolową pełnili. A cała reorganizacja dotycząca komisariatu w Śmiechowie polega generalnie na tym, że policjanci, którzy aktualnie pełnią służbę w komisariacie Śmiechowie, zostaną wchłonięci jakby przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie i ten rejon odpowiedzialności, który na dzień dzisiejszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na komendancie komisariatu, od 1 stycznia, jeżeli ten wniosek złożony zostanie zatwierdzony, będzie rejonem odpowiedzialności Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Czyli paradoksalnie likwidacja ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa. Tak, tak, bo wchłaniając etaty policyjne do komendy powiatowej, jednocześnie ci policjanci, którzy dotychczas pełnią służbę w rejonie dzielnicy Śmiechowo, w rejonie podległym komisariatu policji, będą faktycznie w dalszym ciągu pełnili tę służbę, z tym, że my tutaj centralnie w komendzie powiatowej będziemy mogli skuteczniej i efektywniej wykorzystać ten zasób ludzki, którym na dzień dzisiejszy dysponujemy. Co więcej, będzie zwiększona ilość policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych z tego tytułu, że zwiększając ilość policjantów w komendzie powiatowej w zakresie policjantów służby patrolowo-interwencyjnej, zwiększamy również ilość policjantów do obsługi rejonu komisariatu w Śmiechowie. A to znaczy, panie komendancie, że liczba patroli też tam będzie bardziej widoczna? Tak. Ja myślę, że od 1 stycznia mieszkańcy zauważą, że tych policjantów jest zdecydowanie więcej. Po pierwsze, no jest to już kolejna zmiana strukturalna, która przyczynia się do tego, iż w Komendzie Powiatowej Policji jest więcej policjantów pełniących służbę w terenie. Ja Państwu mógłbym przypomnieć, że dokonaliśmy dwóch reorganizacji takich większych, które one dotyczyły utworzenia komisariatów w Gniewinie, komisariatu w Szemudzie. Związana była też reorganizacja z przesunięciem etatów dyżurnych w komisariacie Śmiechowie. Ci policjanci, których etaty zostały przesunięte w ramach wcześniejszych reorganizacji, trafili do służb patrolowo-interwencyjnych i na dzisiaj tych policjantów jest zdecydowanie więcej. Ja powiem statystycznie, w roku 2010 policjantów pełniących służbę w patrolową na terenie powiatu wejherowskiego było 68. Niespełna 3 lata pracy w zakresie zmian organizacyjnych i strukturalnych doprowadza do sytuacji, w której od 1 stycznia policjantów pełniących służbę w patrolach interwencyjnych, tych patrolach, które bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa, na poziom bezpieczeństwa w mieście, będzie 96, czyli o 28 policjantów więcej będzie pełniło służbę patrolowo-interwencyjną. To jest aż 14 patroli dodatkowych dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego, a tym samym mieszkańcom Wejherowa. Panie komendancie, bo tak prowizorycznie każdemu wydaje się, że jeżeli likwiduje się jakiś komisariat, prawda, no to tam w takim razie nie pojawi się żaden policjant widoczny, będzie mniejsza dostępność. Ja o tą dostępność bym chciała zapytać, bo wyjaśniliśmy, że będzie bezpieczniej teraz dzięki temu, tak. Ale jeżeli chodzi o dostępność mieszkańców do policji, do komisariatu, to będą musieli przechodzić tutaj na ulicę Dworcową. Proszę Państwa, funkcjonalność budynku w zakresie oczekiwań mieszkańców pozostaje bez zmian. Co więcej, będzie usprawniona, bo ten budynek będzie dalej funkcjonował jako budynek policji. Będzie to budynek, w którym będą pracowali policjanci służby kryminalnej, czyli oczekiwania mieszkańców w stosunku do budynku są konkretne. Oczekiwania mieszkańców w stosunku do policjantów pełniących służbę patrolową są też sprecyzowane, czyli jak najwięcej policjantów, jak najkrótszy czas reakcji na zdarzenie, no i pełnienie służby w tych miejscach, w których mieszkańcy by chcieli tych policjantów zobaczyć, oczywiście z tytułu różnych występujących dla danego rejonu zagrożeń. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie budynku, no to budynki policji funkcjonują w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie, w celu spotkania się z dzielnicowym, w celu
przekazania wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Skoro ten budynek, który na dzień dzisiejszy nosi nazwę komisariatu, będzie wydziałem komendy, to ta funkcjonalność w żaden sposób nie ulegnie zmniejszeniu w zakresie oferty policji w stosunku do mieszkańców Śmiechowa, bo po 1 stycznia tak w takim samym zakresie będą mogli korzystać i przedstawić te rzeczy, o których mówię. Czyli będą mogli złożyć też w tym budynku zawiadomienie o przestępstwie, to co na dzisiaj również mogą złożyć. Będą mogli spotkać się z dzielnicowym, jeżeli będą chcieli się z tym dzielnicowym spotkać również w tym budynku. No właśnie, wspomniał Pan o dzielnicowych, więc muszę zapytać, czy zmiana, reorganizacja komisariatu spowoduje, że dzielnicowych, bo tam jest bodajże 3, prawda? Panów tak. Będzie mniej, czy powstanie bez zmian? Proszę Pani, no bardzo dobrze, że Pani pyta. No, ja się cieszę, że mogę się wypowiedzieć i mam nadzieję, że jak największa ilość mieszkańców Wejherowa zapozna się z tym reportażem. Oczywiście ilość dzielnicowych będzie taka sama. Co więcej, nie zmieni się rejon dzielnicowych, nie zmienią się dzielnicowi, którzy na tym rejonie pracują. Ta obsługa w zakresie bezpośredniego kontaktu dzielnicowego pozostanie niezmieniona, bo ci sami policjanci w tych samych rejonach z tym samym rozpoznaniem, które na dzisiaj posiadają, bo też są obawy, że się zmienią. Ci sami policjanci będą wykonywać te same funkcje, które na dzisiaj pełnią jako dzielnicowi. Ja tylko dodam, że nazwiska i zdjęcia panów dzielnicowych wszelkich rejonów tutaj w powiecie wejherowskim są przez cały czas dostępne na stronie internetowej policji, także można tam się też zapoznać, jeżeli ktoś nie wie oczywiście. Panie komendancie, jeszcze na koniec, czy rejon Śmiechowo jest bezpiecznym rejonem? Rejon Śmiechowa jest rejonem bezpiecznym. Ja uważam, że jest rejonem jednym z bezpieczniejszych, bo oczywiście prowadzimy takie analizy stanu bezpieczeństwa. Naturalną rzeczą, że bardziej zagrożonym od Śmiechowa jest centrum miasta Wejherowa, no ale to jest rzeczą naturalną, wynika to z ilości lokali rozrywkowych, z ilości przepływu osobowego, przepływu osób. I mogę powiedzieć, że jest to rejon zdecydowanie bezpieczniejszy niż centrum miasta, ale wiecie Państwo, no chodzi generalnie o to, aby tych przestępstw było jak najmniej, aby te działania policji skoncentrowały się na tym, żeby ta dostępność do policji była w jak największym zakresie, aby przede wszystkim pracujemy dla mieszkańców, tak? Odpowiadamy za stan bezpieczeństwa, za poczucie bezpieczeństwa, no i w tym zakresie musimy być otwarci na głosy i sygnały mieszkańców, nie możemy być na to obojętni, nie możemy stać w miejscu i przyglądać się, jak to wszystko funkcjonuje, tylko musimy podejmować inicjatywy, które w naszym przekonaniu tą jakość pracy usprawnią, poprawią jakość obsługi w zakresie oczekiwań, o które mieszkańcy proszą. Zresztą na dzisiaj cały czas funkcjonuje, muszę Państwu powiedzieć, nasza akcja, już jako akcja stała, Zamów Patrol Policji, gdzie każdy mieszkaniec powiatu wejherowskiego, nie tylko miasta Wejherowa, może zgłosić taką inicjatywę w zakresie pełnienia służby patrolowej w określonym miejscu z tytułu występującego zagrożenia, zakłócenia porządku przez młodzież, dotyczącego niszczenia mienia itd., itd. Te miejsca, które mieszkańcy wskazują jako miejsca zagrożone dla nas w formie pism różnych, w formie przekazu kryptomailowego czy informacji mailowej, później trafiają do ogniwa patrolowo-interwencyjnego i są miejscami kontroli przez policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych. Przez przynajmniej dwutygodniowy okres to miejsce jest poddawane wzmożonej kontroli patrolowo-interwencyjnej i w tych miejscach fizycznie policjanci realizują patrole piesze, czyli pozostawiają samochody, wykonują ten patrol pieszy i po dwóch tygodniach takiej akcji związanej z wskazaniem tego miejsca przełożony ocenia, jakie inicjatywy zostały podjęte, ile osób było wylegitymowanych, czy była tam jakaś podejmowane działania związane z ujawnieniem wykroczeń itd., itd. I kończąc tą akcję dotyczącą tego miejsca, wskazuje wnioski, czy należy kontynuować kontrolę i ten sposób nadzoru nad tym miejscem wskazanym przez mieszkańców, czy w ocenie policjanta czy przełożonego w tym miejscu jakby osiągnęliśmy pewien poziom zadowolenia społecznego i porządku publicznego. To bardzo ważne, o czym Pan mówi, ponieważ pamiętam, że informowaliśmy o Państwa akcji Zamów Patrol, ale też to ważne dla Śmiechowa, prawda? Bo tam coraz więcej osób jakby się buduje, to chyba taka dzielnica, gdzie najwięcej przybywa mieszkańców.
Tak, tak. Proszę Państwa, no, są pewne rejony, które urbanistycznie się nam rozwijają. No, dzielnica Śmiechowo jest takim rejonem rozwoju mieszkaniowego zaplecza. No, no, miasto też ma swoje granice i możliwości dobudowania kolejnych budynków. No, rejon Śmiechowa się rozbudowuje. No i też nie możemy być obojętni na to, że zostać z tym samym stanem patrolowym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tym mieszkańcom. Wiecie Państwo, że rejon Śmiechowa to jest rejon z jednej strony drogi K6 i osiedle z drugiej strony Sikorskiego, przejazd przez zabezpieczone tory kolejowe, tak, przez szlabany. No my już na dzisiaj znaleźliśmy rozwiązania skutkujące tym, że interwencyjnie przyjęliśmy już odpowiedzialność za osiedle Sikorskiego w zakresie interwencyjnym, żeby skrócić ten czas przejazdu patrolu, który ewentualnie w tym momencie pełni służbę na osiedlu Fenikowskiego, prawda? Przejazd na interwencję na osiedle Sikorskiego, no, zająłby dużo czasu. No my tutaj przyjęliśmy już na kanwie wewnętrznych uregulowań i poleceń zakres interwencyjny na osiedlu Sikorskiego. To, o czym Pan mówił, że zwiększy się ilość patroli, to też może unaucznimy to naszym widzom, ma związek pewnie z tym, że jest podział na rejony, prawda, granice, które nie można jakby przekroczyć, ale jeżeli ten rejon zostanie zlikwidowany teoretycznie, jeżeli chodzi o granice, tak, to spowoduje, że śmiało będzie można tam wysyłać więcej patroli. Tak, no są rejony odpowiedzialności. Strukturalnie, jeżeli chodzi o komisariat, to za stan bezpieczeństwa w danym rejonie odpowiada komendant komisariatu. Jeżeli my strukturalnie w nazwie, jakby tak jak Pani powiedziała, usuniemy te granice administracyjne odpowiedzialności, to automatycznie ta odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa będzie spoczywała na mnie, na komendancie powiatowym, bo wtedy administracyjnie bezpośrednio za stan bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie będę odpowiadał ja. Ja myślę, że kwestia dostępności jest kwestią dla mieszkańców może nie drugorzędną, ale wtórną, bo ta dostępność, jeżeli chodzi o funkcjonowanie budynku, zostanie zachowana i nawet usprawniona, bo będzie tam wbrew pozorom więcej policjantów służby kryminalnej niż na dzisiaj faktycznie tam jednostka ilością tych policjantów dysponuje. Ale przede wszystkim będzie zwiększona ilość policjantów służb patrolowo-interwencyjnych. I myślę, że to jest największe oczekiwanie mieszkańców. No, na dzisiaj jeszcze nie jesteśmy tak rozwiniętym społeczeństwem, że każdy obywatel, mieszkaniec, który zobaczy jakiś stan prawny, który jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, zobaczy jakieś przestępstwo, wykroczenie, no podnosi ten telefon i dzwoni, prawda? I też jak byłem na spotkaniu z mieszkańcami Śmiechowa, też usłyszałem taki sygnał, że policjanci przejeżdżają, na przykład nie reagują, tak, na pewne złe zaparkowane samochody. Oczywiście, proszę Państwa, no może się taka sytuacja zdarzyć, ale trzeba mieć też świadomość taką, że może w tym momencie właśnie ten patrol jedzie w potrzebie interwencyjnej. Także dwutorowo chcemy tutaj podejść do spełniania oczekiwań mieszkańców. Po pierwsze, zwiększenie ilości patroli, skrócenie czasu reakcji na potrzeby interwencyjne, które mieszkańcy nam zgłaszają, ale po drugie, bez konieczności inicjatywy ze strony mieszkańców, chcemy być w tych miejscach, w których mieszkańcy oczekują, żeby ci policjanci się znaleźli. I to jest chyba najważniejsze, że zwiększy się bezpieczeństwo i dostępność, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy, dla mieszkańców tego rejonu Śmiechowo. Panie komendancie, ja Panu bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.